Nazywam się Michał Siarek i jestem fotografem dokumentalnym. Chciałem dowiedzieć się więcej o czymś, co było praktycznie nieobecne w mediach. Granica między moją obecnością a wchodzeniem w ich życie i opowiadaniem historii o tak hermetycznej grupie ludzi postawionej w tak ekstremalnych warunkach i tak ekstremalnych zmianach, to wymaga długiego podejścia. Chyba nie obawiam się tego, że będę tutaj sam. Wręcz w jakimś sensie mnie to pociąga.